Na dzień dobry, mamy 6 dzień grudnia, Mikołajki. Wczoraj przygotowaliśmy dom na przyjście Mikołaja, więc sprawdźmy, czy mamy coś w butach. Jej! Jest! Dum-dum-dum. Kupon na relaks w basenie i dużo całusów. Najlepiej! Dzisiaj właśnie ustaliliśmy z Piotrem, nie wiem skąd Mikołaj to wiedział, ale ustaliliśmy z Piotrem, że właśnie... zamiast cuksów, zamiast słodyczy, jedziemy dzisiaj na basen. Na basen i na sauny. I bardzo się z tego powodu cieszę. A my właśnie z rana zbieramy się do mojej babci na Mikołajki. I zabieram z sobą świąteczne rzeczy, żeby miło spędzić czas z jedzeniem. Dostałam dużo pytań, jak robiliśmy pierniki, kiedy je zrobić najpóźniej, żeby były dobre na święta. No i słuchajcie, tak z 2 dni przed świętami, bo inaczej wszystko zjecie. Serio. One są tak pyszne, że to jest nie do pomyślenia. Także trochę biorę. My już oczywiście prawie nie mamy. Może naprawdę nie jemy ich. Biorę grzaniec Neptuna. Biorę również grzaniec Mnicha, bo Piotr ma samochód, więc nie będzie pił, a jemu przy teście tak za bardzo nie smakował. Tu są pomarańcze. Wezmę też te ptysie, bo my ich coś nie jemy, a może wspólnie wszyscy ogarniemy. Wezmę też kawę. Płynek, kawka, zaraz wezmę przelew, dzbaneczek i to chyba tyle. O, może jeszcze wezmę świąteczne kubeczki. Jeszcze witaminy. Bo słońca to my chyba nie uświadczymy przez kolejne miesiące. Witamy Was w naszej kuchni. Witamy Was z przyszłości, bo przyszła paczka, paczka sponsorowana z Made in Lab. To już jest któreś nasze zamówienie. To jest 3. współpraca, a jeszcze sami zamawialiśmy, więc możemy zrobić test na żywo, bo wiemy, że to są super produkty. Tadam. Jest tutaj dużo zapachów męskich. I... Cześć. Kilka damskich. Dawaj, otwieraj swoje męskie. Cukierkowy, bardzo słodki. Fajny. No. Pokaż. Ten taki kwiatowy. Piękny. On... pokaż jeszcze raz. Kwiatowy. Trochę taki... Cytrus... Wanilia czy... jakaś chyba, czy nie? Flora, czyli kwiatowy. No, fajnie. Ale taki ten... Korzenno-kwiatowy, bo właśnie taki męsko-kwiatowy. No, 102 to jest taki cukiereczek. 105 piękny. Jestem ciekawa, jak na Piotrze będzie on pachniał. O, ten jest... Ten, co ciekawy, co? Pachnie jak taka... Jak taki waniliowy rum. Znaczy jakby tak... Tak, tak, że alkohol z wanilią. Alkohol jak ciasta na przykład, jak są ciasta takie rumowe, tak. To takie ciasteczko. Ale rumowe. Piękny! O matko, 99. 99, proszę. 99, fantastyczny! No. O nie, dobra, lecimy z tym dzisiaj. Zobaczymy jak na ciele jeszcze. No. I jeszcze na moim ciele gruszka. Pomyśl o gruszce. Pomyśl o gruszce. No. Gruszkowy, gruszkowe moje kochane dziewuszki i nie dziewuszki. Gruszkowy perfum. Gruszkowe perfumy. Ale się 99 polecam. 99. No, szalenie. Teraz ty. Który pierwszy? Tym się popikałem. Okej, okay, czyli 105. Imbir, pomyśl imbir. Tak nie lubi imbiru, a się wypsikał. No, bo to jest... Imbir. To jest właśnie taki fresh, tylko już się popsikałem tamty, więc... Ej, 105 imbir.
Jeżeli kochacie imbir, to na te święta, to przecież to jest sztos. Co robi? Imbirem, świeżym imbirem. O, wspaniała paczka. Oczywiście Piotr sobie zawsze zostawia wszystkie zapachy. Ja natomiast zawsze lubię też obdarować innych, więc stówka i 102 idzie w świat. Fantastyczny pomysł na prezent. Polecam. Ty jakiś oddajesz? Czy sknero jak zwykle właśnie. Nie? Ja lubię mieć tak dużo perfum. Możesz sobie zostawić. Więc chyba sobie zostawię i ja używam codziennie innego, więc z tych też będę używał przez kolejne 3 lata. Chciałem mieć 3 dni, ale to starczy mi na 3 lata na pewno. Nie mogę w to uwierzyć, perfumy gruszkowe. Żyć, nie umierać. Cudowna sprawa. 99. Po prostu mobilny barista, barman. Oto ja. Zobacz, cała siata wypełniona. Także wsadzamy i jedziemy po mamę. Wziąłam mnicha, bo nie lubisz, a ja lubię, więc pomyślałam o tobie, żeby ci nie wychlać. No, już możesz wychodzić. No, pa. Słuchajcie, w końcu mogę użyć mój balsam. Balsam z mokosza, pomarańcza z cynamonem. Uwielbiam go, korzystam z niego całą zimę. Tyle, że on jest taki lekki, taka woda. Więc ja jak mi raz się wchłonie, to potem drugi raz nakładam. Nie jestem kierowcą, więc mam wolne ręce, także mogę takie szalone rytuały sobie tutaj odprawiać. I rzeczywiście te ręce potem są takie mięciutkie, odżywione, no i w ogóle tak przepięknie pachną i jest taki piękny zimowy klimacik w samochodzie, prawda Piotr? Tworzy ci zimowy klimacik. Mhm. Mikołaj tutaj do nas przyszedł i proszę bardzo, okazało się, że Mikołajem jest moja mama. Cóż to za niespodzianka! Czy do was też mama, moja mama przyszła? I mamy takiego pięknego dziadka do orzechów. A ty Piotr, co dostałeś? Rufle. Musisz tu przyjść pokazać, bo nikt nie uwierzy. Jem kanapkę, ale pokażę. Proszę bardzo. Właśnie wracamy od babci i jedziemy do pracowni pakować paczki. Dzisiaj mamy bardzo trudny plan, bo jest 12, mamy bardzo dużo paczek i do 15 musimy się wyrobić, żeby zawieźć je na bazę, bo kilka osób nas prosiło, żeby zamówienia z dzisiaj były jutro już u nich i właśnie tak to wygląda, że do 15 możemy od 15 możemy zawieźć paczki na bazę i wtedy na drugi dzień są na miejscu. O ile kurierzy nie są grinchami. I nie zmieniają paczek, jak leci. Jestem dzisiaj super zmęczona, ale już dobrze się czuję. Całą noc, w sensie całą moją noc trwającą 3 godziny, spałam pod kołdrą obciążeniową. I to rzeczywiście tak pomogło mi się zrelaksować, mimo że tych godzin snu miałam naprawdę mało. I dzisiaj nie czuję się źle. Dzisiaj po prostu jestem zmęczona, bo nie przespałam nocy. Znaczy przespałam te kilka godzin, trochę za krótko. Natomiast to już nie jest to, co wczoraj. Także ekstra. Dzień dobry. Dzień dobry. Co kupiłeś? Napój. Jaki? Niezdrowy. Nie, ogólnie preferuję dziki od Wuka Dzik, ale akurat tutaj nie mają czegoś takiego. Tak, tak jest. Zobaczcie, no ten wczorajszy zakup to była ekstra inwestycja. Tu można zmieniać, tu można zmniejszać, można zwiększać, proszę bardzo. No wspaniała sprawa. Ten najładniejszy. I co? Pakujemy paczki, jest bardzo dużo zamówień, a mamy tylko 2 godziny na spakowanie, bo kilka osób nas prosiło, żeby paczki doszły zamówione dzisiaj, doszły jutro. Także robimy tak właśnie. I musimy po prostu na 15 pojechać na bazę. Ale ja sobie umilam czas płytą Tymka, zima 22, bo w czwartek idę z moim bratem na koncert. Jestem bardzo ciekawa, ale ja też jestem koncertowym kujonem, się śmieję, bo jeżeli nie znam
słucham jakichś piosenek, albo jeżeli jestem właśnie przed koncertem, to bardzo lubię słuchać tych piosenek, tak się z nimi obyć, żeby też jakiś taki... Czuję, że wtedy tak z szacunkiem podchodzę do tego wykonawcy, jak idę na koncert i też sama dla siebie tak robię, bo dużo lepiej się bawię i dużo lepiej doceniam muzykę, którą znam, więc pakowanie tak właśnie wygląda. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing. Przyjechaliśmy znowu do Pepco, bo robimy kalendarz adwentowy dla Kasi, do której jutro jedziemy do Torunia i zastanawiam się, czy kupić takie opakowanie, bo w coś ten kalendarz trzeba spakować. Ja już nie mam takich torebek jak dla mojej mamy i babci, więc tak sobie myślę, że może to by było sprytne. Taki rozmiar czy taki? A ile tam będzie rzeczy? No trochę będzie. To ten większy. Bo ja tak nie lubię kupować takich pudełek, ale myślę sobie, że to jest takie piękne, że może być później jako ozdoba cały, nie cały rok, ale na święta wyjmowana, nie? Mhm. Można wyjmować na święta i jako ozdoba. Moja mama byłaby z tego tekstu dumna. Bo jeszcze się zastanawialiśmy, bo jest jeszcze taki i taki. Ale ten jest taki najbardziej gustowny. No, tak. I tutaj wszystko popakujemy. Bo zauważyłam w tym roku, że kocham robić kalendarze i mogłabym je robić każdemu co chwilę. Także uroczo. Jesteśmy już w którymś rozmanie i w końcu znalazłam to, po co przyjechaliśmy, czyli zestaw Mokosza. I w tamtym roku była czekolada z wiśnią i Piotr mi dał taki prezent na święta, bo ja byłam zakochana z kalendarza adwentowego, już znałam ten zapach, a teraz jest jabłko z cynamonem, natomiast to nie jest dla mnie, tylko właśnie dla Kasi na 24 dzień grudnia, czyli na Wigilię, ale już jechaliśmy tu i byłam taka, jak tego nie będzie, to po prostu nie robimy kalendarza, ale robimy. Jesteśmy już w domu, planowaliśmy dzisiaj pojechać sobie na basen, tak jak zaproponował nam Święty Mikołaj. Natomiast to jest kilkanaście kilometrów za Elblągiem i jedzie się taką dosyć trudną trasą, więc, a dzisiaj jest okropna mgła, taka śmierdząco, taki jakby smog taki, więc uznaliśmy, że dzisiaj sobie odpuścimy. Tym bardziej, że dzisiaj jest zapalenie choinki na Starym Mieście, więc po prostu sobie tam pojedziemy i będzie przemiło. W sklepie kupiliśmy gwiazdę, jak widzicie teraz ją tutaj ogarniam. Piotr robi obiad. O, bardzo lubię tę gwiazdę właśnie w takim pięknym, betonowym, pięknej betonowej doniczce z Fridą i sobie będzie tutaj fajnie się prezentować, bo właśnie na tym stole czegoś brakowało. Co roku mamy właśnie gwiazdę, więc w tym roku również nie mogło jej zabraknąć. Mi się kiedyś bardzo podobały gwiazdy takie beżowo-żółte, ale jednak te czerwone mają większy klimat i właśnie jak jeszcze mamy choinkę czerwoną, to już w ogóle jednak święta, czerwień, w ogóle to pudełko jest takie piękne, że gdybym potrzebowała, to bym sobie do czegoś kupiła. Nie mogę się doczekać, jak je wręczę. Dobra, i słuchajcie, jedziemy do Kasi. Kasia jest moją ulubioną TikTokerką i w ogóle kocham ją. I ona nagrywa na TikToku vlogmasy i otwiera tam sobie kalendarz. I powiedziała ostatnio, że, bo mama jej kupowała kalendarz i mówiła, że mógłby być z herbatkami, więc ja je zrobię z herbatkami. Dodatkowo to wszystko ma sens, bo dzięki Kasi kupiłam swoją pierwszą poważną tekanę. Znalazłam potem inne swoje ukochane i tutaj mam tych herbat 2, 4, 6. Jeszcze mam taką z zagranicy cynamonową, więc też ją dodam i to jest 7. No i ten kalendarz będzie się zaczynał po prostu od 7 dnia grudnia, więc potrzebuję 17 okienek i kupiłam jeszcze jedną herbatkę. Ta herbatka jest granatowa i tutaj też jedną dam albo więcej, zobaczę, ale to ma być taki kalendarz kotwica.
Czyli chciałabym, żeby to były rzeczy, które są mocno moje. I w części tak podarowane Kasi, żebyśmy mogły sobie naszą codzienność tak spędzać razem, mimo że bardzo osobno, bo jednak duża odległość nas będzie dzielić. Więc te herbatki, jeszcze chcę dać zimową herbatkę naszego Neptuna, no ale właśnie nie w całości, tylko tak wiecie, jedną trzecią albo połowę, żebyśmy właśnie mogły sobie razem pić, że Kasia będzie oglądać moje vlogmasy i będzie mogła sobie robić tę samą zimową herbatę co ja. I chcę jej również na jedną porcję zmielić kawkę, żeby właśnie mogła sobie ją wypić. Więc wiecie, to nie są do końca takie o nie wiadomo jakie prezenty, tylko właśnie taka kotwica do wspólnych smaków, wspólnie spędzonych chwil i takie, ja to widzę, takie oddanie kawałka swojej ulubionej rzeczy. No i dodatkowo na 24 kupiłam właśnie ten zestaw i mi się wydaje, że w tamtym roku Kasia właśnie mi powiedziała, że w Rossmanie są te zestawy i bardzo się jarałyśmy tym, więc to też nie jest takie o, muszę kupić jakiś prezent, tylko też to jest bardzo związane z nami, jarałyśmy się i Kasia też w tym roku mi wysłała właśnie, że są nowe zapachy, więc uznałam, że chcę jej to podarować. W ogóle nigdy nie chodzimy do Pepco, absolutnie nigdy. Jeżeli wchodzimy, to tylko, bo ja coś widziałam w internecie i od razu zaraz wychodzimy, bo nigdy nic nie ma. A od wczoraj po prostu szaleństwo i tak mnie zaskakują te ceny, tam jest naprawdę szalenie tanio i kupiliśmy taką gwiazdę za 2 złote. Za 2 złote. W końcu właśnie znaleźliśmy jakiś ładny czubek, bo wcześniej mieliśmy taką kokardkę i ona to zawsze jakoś tak psuło ten cały efekt. Dobra, i muszę teraz policzyć, więc będzie tak. A, i jeszcze chcę dać kilka pierniczków naszych, bo są przepyszne i one muszą być pierwszego dnia, żeby się nie zepsuły. Więc 7 pierniczki, na przykład 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I do 21 będą też takie rzeczy, które coś tam gdzieś zakomunikowała mi Kasia, że by chciała kupić albo coś, więc jest domowe ciepło, jest talerzyk z prezentownika i jest najmniejsza doniczka również z prezentownika, czyli mamy do 21 chyba i teraz jeszcze trzeba będzie znaleźć coś na 3 dni. I chciałam kupić Kasi coś z curry. W ogóle, Piotr, myślałam, żeby kupić ten taki obiad, co ja czasami jem z curry, ten ryż z curry i z ciecierzycą, bo on nie musi być wstrzymany w lodówce, a Kasia kocha curry, więc myślę, że to super pomysł. I więc zostają jeszcze 2. Chciałam kupić pomadkę Gen Z, bo na TikToku mówiła, że ją kocha, czy gdzieś tam pisała chyba na Instastory, że właśnie uwielbia tę pomadkę, ale byliśmy w Biedronce i po prostu była wygryziona. Więc no nie mogliśmy jej wziąć, a coś mnie podkusiło, żeby ją otworzyć, a nigdy nie otwieram produktów, więc dobrze, że to zrobiłam. Także to się tak prezentuje na początku. No i muszę znaleźć jeszcze jakieś 2 prezenty, które będą fajnymi. Mgiełkę mandarynkową chciała. Także jest. Bardzo szybko się robi swojej idolce prezenty, jak się wszystko o niej wie. I w tym roku absolutnie hitem są karteczki od Agaty, więc je też dodam, bo one mają po prostu taką siłę, wiecie doskonale. I one nie pasowały mi do mojej babci i do mamy, a tutaj już widzę, że właśnie jest kilka takich, które chciałabym powiedzieć Kasi, tak po prostu jak sobie będzie w domu. I teraz niestety nie mogę ogarnąć tego kalendarza, bo potrzebuję papier pakowy, który mamy w roślinnych, do których jedzie Piotr, także ja zostawiam kalendarz adwentowy dla Kasi i zabieram się za nasz kalendarz adwentowy, a w dzisiejszym kalendarzu, w dzisiejszym okienku jest sprzątanie półki z kosmetykami. Okej, więc dzisiaj otwieram te drugie opakowania. Tutaj już Piotr na pewno wymierzył ok, bo one są i długie, i szerokie, i wysokie,
Także nic nie powinno się dziać. No, bardzo fajny, fajny kształt. To jest ta półka, którą Wam wczoraj pokazywałam. My ją często sprzątamy, ale ona się bardzo szybko brudzi. Ja też jestem influencerką, nie oszukujmy się, więc akurat kosmetyki to się dostaje bardzo często. I to, wiecie, jakieś niespodzianki, jakieś w ogóle takie... że się nie chce, no ja nie wyrzucam potem, potem rozdaję, potem coś tam, ale też niektóre rzeczy po prostu mi się podobają, więc potem sama chcę je wykorzystać, no ale musi przyjść na to czas, mam tylko jedną twarz, więc tak. Więc dzisiaj, ja ostatnio robiłam porządki w tych kosmetykach, porozdawałam różne rzeczy, posprzedawałam, więc nie mam tutaj jakichś tam chyba wielkich rzeczy do sprzątania, natomiast wszystko trzeba ułożyć i to jest właśnie zadanie na dziś. Tak więc przed i efekt końcowy, no dużo piękniej i schludnie. Jeszcze tylko te rzeczy się... ten różowy się wykorzysta, to się może gdzieś schowa i jeszcze będzie tak symetrycznie i piękniej. Kolejny etap tam, ale jeszcze też w kurtkach będę musiała zrobić porządki, bo widzę, że tutaj są i wiosenne, i jesienne. Boże! Okej, biorę się za pakowanie. Piotr przyniósł mi pracowni papier pakowy. Znalazłam jeszcze jakąś taką wstążeczkę, która mi się przyda i mam taśmę. Także zaczynamy. Zacznę od najłatwiejszego, czyli tego 24. Używałam takiej taśmy ze 100 lat. Gdzie ty taką taśmę znalazłeś u nas w pracowni, Beka? Taka taśma kojarzy mi się z moją siostrą. Kojarzę, że ona zawsze pakowała prezenty i że właśnie sobie tak o stół przyklejała tę taśmę. I moja siostra była zawsze dla mnie ideałem. Ja tak ogólnie w takie robótki ręczne to mam jakieś ADHD i tak mnie to wkurza. Jakby tu przyszedł Piotr, to on by takie zrobił koperciki, żeby Wam szczeny opadły, ale robię z serca, trudno. I ta wyszła mi doskonale. Także super, no bo mam jakieś krzywe nożyczki, krzywe te kartki, po prostu tworzę na tym, co mam. I jeszcze sam Piotr poszedł do pracowni po te rzeczy beze mnie, ja bym wzięła jeszcze kilka takich smaczków, ale jestem twórcą roślinnych przestrzeni. Wysyłam paczki w jakichś obdartusach, więc nigdy ode mnie nie usłyszycie, że ojej, jakie brzydkie opakowanie, szkoda. Opakowanie nie ma znaczenia. Opakowanie to tylko opakowanie, droga do sukcesu, droga do zobaczenia wnętrza. Tak więc co z tego? Wkładam w to serce, wygląda jak wygląda. Co z tego? To nic nie znaczy, ale to, że zrobiłam piękną kopertę, raduje mnie. No zobaczcie, cudowna, prawdziwa kopertka. To nie był przypadek, kolejna mi wyszła, także już po prostu nabrałam wprawy i umiem to robić. Przyszedł na pomoc człowiek perfekcja, Trojanowski, i po prostu mamy zagwozdkę, w sensie ja mam, bo Piotr nie miał od początku, bo chcemy dać Kasi dwie kawki, ale nie że całe, tylko troszeczkę na jedną kawkę. No i wiecie, teraz jest problem, jak to zapakować. I Piotr postanowił zrobić takie opakowanka. Zobaczymy, czy mu wyjdzie, ale pewnie tak. Jingle bells, jingle all the way.
znalazłam. Uuu, co z tym zrobisz? No normalnie oplotę. Wow, ale ty masz tutaj całe stanowisko. Weź daj spokój, ja tu już siedzę ze 100 godzin, mi się wydaje. Powiem ci, że wygląda pięknie, tak? Masz takie taki gładki palier. Ogólnie wygląda jak takie stanowisko do zrobienia sobie zdjęcia, a nie do zrobienia paczek. Próbowałem zrobić takie opakowanie, no i nie wyszło. Trochę zaczęło się przesypywać z niego. I Karolina powiedziała, żebym przyniósł słoiczki takie małe. A że w szafce mieliśmy to, zobaczcie jak perfekcyjnie się teraz nadały. Przyjechaliśmy właśnie na spacer, na naszą Starówkę Elbląską, zobaczcie, bo dzisiaj w radiu słyszeliśmy, że jest wielkie zapalenie choinki. Na wielkie zapalenie co prawda nie przyjechaliśmy, ale teraz jesteśmy i kroczymy w stronę właśnie tego wspaniałego, sztucznego drzewka. My co roku w Elblągu mamy te same ozdoby, z czego bardzo się cieszę, w ogóle są bardzo takie eleganckie i piękne, wszystko to pięknie wygląda. Od kilku lat nowe jest tylko to. No trochę szalone, ale to święta może być. Zobaczcie, jaka tu jest w ogóle choinka. Ona jest no bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się. No, moim zdaniem zawsze jest to sama, a Piotra nie, ale moim zdaniem tak i zawsze jest piękna. No w tym roku ma ładniejsze ozdoby chyba. Nie, zawsze ma te same. Tak? No to ładne. Dużo lampek. Ładnie. Chociaż z drugiej strony może mieć inne, bo ja w niektórych robiłam kiedyś zdjęcia, a teraz są tylko matowe. Za to kocham kalendarze, że po prostu to jest wachlarz możliwości i są herbatki, kawki, mgiełki, świece, nie wiadomo co i będzie obiad, bo Kasia kocha curry i chciałam coś znaleźć z curry, a to jest mój ulubiony taki gotowiec, więc myślę, że bardzo zabawne i bardzo wspaniałe.